Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie. Witam was, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku z serii Pixma Adventures PCO Legends. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, ale żeście mi kurde dali zadań, różne przeróżne zadania. Wybrałem trzy, które moim zdaniem są dosyć ciekawe. Trochę mi też ułatwią rozgrywkę. Ale zanim do tego przejdę, ja wiem, że obiecałem, słuchajcie, obiecałem wam odę do tego, odę do wspierającego. Musicie powstrzymać się do przyszłego tygodnia z tą odą dla wspierającego, czy tam do wspierającego. Będzie, zapewniam was. Natomiast słuchajcie, musimy rozwiązać pewien konflikt, który narósł między nami, tylko zanim przejdziemy do tego konfliktu, to ja pozwolę sobie przeczytać trzy zadania, które przygotowałem. Proszę bardzo, widzowie, mam trzy zadania, które według mnie są dosyć ciekawe, bo dużo się zadań powtarzało, a wybrałem takie, które były w miarę unikalne. No i takie, które może też troszeczkę nawiązywały do poprzednich sezonów. Uwaga, szanowni państwo, pierwsze zadanie, autor Konrad. Zadanie: złap Growlite'a, ewoluuj go w Arcanine i przebiegnij 2500 kratek. Nagrodą jest dowolny starter z generacji pierwszej. Ciekawe zadanie, bo też ułatwi mi trochę szukanie Bulbazaura czy Squirtla. Squirtla wiadomo, że będzie trochę łatwiej znaleźć, natomiast z Bulbazaurem może być trochę problemów. Dziękuję ślicznie za to zadanie, Konrad. Ono oczywiście wędruje do skrzyni. Zadanie numer 2 od Desa 8943. Złap 149 Pokemonów z generacji pierwszej. Nagroda to jest spawn Mew. Oczywiście chodzi tutaj o złapanie wszystkich Pokemonów oprócz Mew i Mewtwo. I to będzie właśnie nagroda na dokończenie serii. Dziękuję, bardzo fajne zadanko. I zadanie numer 3 od Weknes 3796. Znajdź 7 TM-ów z różnymi typami oraz naucz Pokemona nowego ataku używając TM. I nagrodą jest Move Relearner. Bardzo fajne zadanko, bo na pewno będzie mnie zmuszało do eksploracji tego terenu, żeby sobie zobaczyć, co tutaj mogę zwiedzić, gdzie mogę polecieć, gdzie mogę coś znaleźć, bo tutaj widzicie, no na razie mały jest ten świat tutaj, odkryty. A trzeba by trochę odkryć, nie? Trzeba by trochę odkryć. Także ja bym sobie poleciał, słuchajcie, może w tę stronę gdzieś. Dzisiaj sobie zrobimy taki wypadowy odcinek. Dziękuję wam za też napisanie mi, w którą stronę miałem, znaczy jak miałem ustawić. Ustawiłem na kontrola, że się obniża. Mówiliście, że w tym statku też są jeszcze jakieś wędki mogą być. To też sobie zwiedzimy, ale słuchajcie, widzowie, no trzeba rozwiązać konflikt, nie? Konflikt, słuchajcie, nastał. Wy sobie nie zdajecie sprawy nawet z tego, myślicie sobie, jaki konflikt pomiędzy mną a wami. Słuchajcie, dlaczego wy mi kurwa non-stop sracie się? Ojebane. Ojebanej fałki, widzowie. Ja was proszę, kurwa, przestańcie z łaski swojej napierdalać o tej fałki. Czy ja na Creative jestem? Survival miał być, przepraszam. To sobie dawałem książeczki, żeby ustalić zadania. No sobie na Creative polatałem trochę. Boss rare, o to niezły bosik. Przestańcie, kurwa. Tutaj oczywiście też pozwolę sobie skorzystać z waszej pomocy w komentarzach, bo niektórzy, słuchajcie, są impostorami w waszym środowisku. Musicie mieć tego świadomość. O, jakaś wieża. Zobaczmy tę wieżę. I słuchajcie, no impostorzy od was powiedzieli, że kurwa, niech zróbmy taką zasadę, że jak będzie dużo wspierających, że wspierający będą mieli tylko dostęp do IV-ek. A potem, że 1000 wspierających i macie dostęp do IV-ek. O kurwa, run. 80 level tu jest, widzowie. Ja pierdolę. O, ale się kurwa trudne. No zostaw mnie, spierdalaj. Także mi się ten pomysł bardzo podoba. W szczególności, słuchajcie, że... Jeszcze raz chciałem powiedzieć wow, kurwa. I to takie potężne wow. Bo żeście naprawdę bardzo, bardzo mocno dowalili do pieca, jeżeli chodzi o oglądalność, jeżeli chodzi w ogóle o odbiór tej serii, nie? Dużo osób widzę, że przychodzi i mówi, że fajnie, że wspomnienia wracają, że macie na nowo właśnie Pokemonki, że teraz już no, co prawda jesteście w szkole, ale i tak miło jest wrócić sobie do tych Pokemonków. Ja wam bardzo dziękuję za naprawdę ogrom przewspaniałych komentarzy. Bardzo doceniam wszystkie, czytam wszystkie też, żebyście mieli tego świadomość, że nie zostawiam żadnego komentarza bez właśnie przeczytania go, także wszystkie komentarze czytam.
nie na wszystkie odpowiadam, bo niektóre są no po prostu... Może jednak przyda się ten secior na ten? Myślałem, że się nie przyda, ale jednak trochę się przyda. A, i widziałem też ten wasz komentarz dotyczący... dotyczący, proszę ja was... jejku, co to było? Kurwa, nie przypomnę sobie teraz. Ale jeszcze jeden komentarz jakiś widziałem. Ale nie wiem już, co to było. Dobra, kim zaczynamy? Możemy zacząć, kurwa... Tym zaczniemy, start solo. Zobaczmy. O kurwa, Agron! Pikachu! Clefairy! Na drugi poziom tego krabiego? No, może nie być kurwa ciekawie, ale użyjmy Glera. Żeby go sparalizować. A, choose target, oczywiście, tak, tak. Dobra, jest paralizę, także nie będzie aż tak bił. O kurwa, ale Thunderbolt mu siadł. Max Geyser, tutaj Focus Sash widzę. Stone Edge jeszcze. Dobra, no to teraz co, wpierdalamy się w niego, nie? Acid Sprayem. Robimy go. Arbok used Acid Spray, zaatakowałem jako ostatni. Mogę go spróbować złapać nawet, tego krabiego. A, rzucę sobie Pokebola i zdobyłem Prismarine. Crystals i Dynamax Candy. Złap się. O ty chuju, nie złapał się. To si pierdol. Nie będę z nim rozmawiał, jak taki jest. Ham z niego. No, niestety minus jest taki, że jestem gdzieś na wypizdowie, także muszę szukać sobie, słuchajcie, wejścia jakiegoś. Ale jeszcze raz mówię, że IV-ek nie będę pokazywał cały czas, jak będzie 1000 wspierających normalnie, zobaczcie. O, widzicie, kurwa, psuje się model. Na 1000 się kompletnie zepsuje, będzie widać wszystkie IV-eczki. Ale słuchajcie, przygotuję, obiecuję, że wam przygotuję odę do wspierającego. Ostatnio w ogóle nawet zacząłem sobie rozkminiać taki bardzo czysto hipotetyczny... O, tutaj widzę, że kolejny rajdzik jest, to lecę na niego. A właśnie, mam zobaczyć, jakie tutaj Hitmonchan zna. O kurwa, zna tam, dobra. Dobra, jest zajebisty. Co prawda, no tylko na wodne jest zajebisty, ale może akurat będzie tutaj taki. Zobaczymy, ten sobie wziął od razu Hitmonchana. Ale wyobrażałem sobie, słuchajcie, taką sytuację. O, Laprasik jest, to na pewno go napierdalam. Wypływaj. O kurwa, Hitmonchan nie ma HP. Thunder Punch do Hitmonchana, o kurwa. O, sparaliżowałem go jeszcze. O kurde. Dobrze, Stonecz ładnie siadł. O, wszyscy dostali od Hayla, ale na szczęście ten. Ale właśnie wyobrażałem sobie taką sytuację, słuchajcie, czysto hipotetyczną. Co by było, gdy miał 10 tysięcy na przykład wspierających, nie? Ja pierdolę, to jest liczba, której nie potrafię sobie wyobrazić. To jest... Ja pierdolę. Wow. Wyobraźcie sobie, albo na przykład 10% tego kanału mówi, kurwa, dobra, mam 5 zł. Ja pierdolę, milioner, słuchajcie, wtedy. Ole, kurwa, zdobyłem rzeczy, ty. Ability Capsule. Nie zdobyłem wszystkiego, bo miałem zajebany ekwipunek. O, tu są jeszcze rzeczy. Czekaj, bo ja o kurwa, tam jest złoty ten. Czekaj, Covered Fossil. Myślę, co wypierdolić jeszcze. Ten zegarek wypierdolę, ten zegarek. Dobra, ja sobie tutaj wrócę zaraz, tylko najpierw pójdę do domku. Odłożyć trochę rzeczy, bo ich trochę jest. Wezmę sobie piłeczki same. Ale tu jakieś Dynamax Candy weszły. Tutaj jeszcze
No, weszło bardzo dużo ciekawych rzeczy. Gizbola zostawiam sobie tutaj. Ale resztę piłeczek wydaje mi się, że wziąłem. A jak tutaj wygląda sprawa właśnie z naszym... Insert Pokeball i Retrieve Pokeball. Aerodactyl już jest w pececie. I wydaje mi się, że jeszcze Kabuto został, nie? Zaraz zobaczymy. Oj, nie tak. Tak, bo jest Omanite, jeszcze Kabuto został. I ja wiem, że dużo osób powie, że jestem pazerną kurwą na pieniądze. Ja sobie zdaję z tego sprawę doskonale. I wiecie co, ja się już, no co mogę powiedzieć? No ja już dawno przestałem się tego wstydzić. Ja wiem, że dużo osób jest, które powtarzają się non-stop tylko z komentarzami. Ale no nic nie zrobicie, słuchajcie, tego, że mamy taki świat, w którym fajnie jest mieć pieniądze, bo pozwalają na dużo, dużo rzeczy, które możecie sobie... W szczególności teraz wydaje mi się, że już skoro widzę, że tyle osób tutaj jest już dorosłych, że to jakieś studia, tu jakaś praca, także już sami chyba jesteście w stanie teraz pojąć to, no że hajs no jest kurwa ważny, no choćby... Choćby nie wiem, jakbyś chciał, wiesz, udawać, że możesz tworzyć bez tego hajsu i tak dalej, że, wiesz, poradzisz sobie. No chyba, że jesteś, wiesz, sam sobie żyjesz, nie masz, wiesz, żadnej rodziny, zobowiązań, to sobie możesz, kurwa, żyć jak chcesz. Ale jak już masz zobowiązania, masz rodzinkę, to wiesz... To już nie ma tak, że... Teraz możesz sobie pozwolić na przykład na to, żeby, nie wiem, zniknąć na jakiś czas z internetu. Potem się pojawi, powiedzieć, siema, dobra, kurwa, balowałem i chuj, no. Muscle Feather i Clever Leather. Wezmę sobie od razu też te. Increase attack. Aha, tu można sobie ten. Proteinki zrobić i zinka. Nieźle, nieźle. Co mamy tutaj? Relic Crown. Okej, okay, calcium. Red Flute. Green Flute. Ale ja tutaj znam właśnie już ze speedrunów, że tu będzie jeszcze coś. Tu będzie jeszcze coś. Gdzie jest trzecia skrzynia? Tutaj powinna być, nie? Tu jest. Nugget, super, złoto. O, relik, proszę bardzo. Świetnie, świetnie. Super itemy się trafiają. Teraz muszę tylko dopłynąć do brzegu i od razu zgarnąć. Mojego Charizarda, skoczyć na niego i lecieć. Także na następny raz, słuchajcie, w ogóle patrzyłem sobie na rekord i rekord wspierających. Ja wam poopowiadam trochę o hajsie, a co? Jesteście już w ogóle na tyle duzi, że mogę opowiadać, już mogę rozmawiać normalnie jak z ludźmi. Mówić się o, słuchajcie, hajs, hajs. O, o, czekaj, czekaj, o, jest tutaj piłeczka. Wave Incense, dobrze. Ty, co jest, kurwa? Czemu Charizard nie Charizarduje? Oho. Nie wiem, jebnięty jakiś Charizard jesteś na łeb. Co tu mamy za rajdzik? Co jest za Pokémon? Kingler chyba, Pokehill. W ogóle muszę użyć. Dwupoziomowy, dobra. Start solo. O kurwa, ale mamy składzik dojebany. Dobra, robimy go na luzie. Oczywiście Thunder Punch, cyk. No, także fajnie by było mieć, kurwa, ten 1000 wspierających. Ja przypominam dla widza oczywiście, że co 250 wspierających z maksymalną ilością do 1500, ale zastanawiam się, że gdyby było więcej, to chyba bym, kurwa, nawet się skusił na więcej. O, Giga Drain Maractusa. Nice. I co, to zwykły Krabi był? No to nawet go nie łapię, pierdolę tam. No. Zajebiście by było, widzowie. Nie mówię, że teraz nie jest zajebiście, bo jest zajebiście. Jest nawet bardziej niż zajebiście. Ale zawsze może być lepiej, nie? To tego wam też tak życzę. Od siebie. Z racji tego, że już jesteście stare dziady, co po niektórzy, to żeby było lepiej. No już wchodzicie w ten świat, gdzie... No... Wiesz, że jak się będziesz już opierdalać dalej, to już jest tylko gorzej. A tak jak się nie będziesz opierdalać, to będzie tylko lepiej. Dlatego życzę wam, żeby się nie opierdalać. Czyli nie bierzcie przykładu ze mnie, bo ja się opierdalam. Nie no, nie opierdalam się. Jest.
jest naprawdę G. O, tam jest kolejny żółty aprikorn. Muszę sobie pozasadzać te aprikorny w końcu. Wydaje mi się, że już będę miał kilka kolorów zrobionych. I mówiliście też, że całkowicie inny system jest robienia tych piłek. O, tam jest wioseczka. Lecę na wioseczkę. I w ogóle trzeba by znaleźć w końcu biom, na którym respi się growlite, bo to jest jedno z pierwszych zadań, które mogę wykonać. No, tylko tego Firestone'a będę musiał znaleźć. Ale możecie dać jakieś fajne zadania właśnie na ten, na kamienie ewolucyjne. O, tu jest na lodowy na przykład. Ale to nie jest kamień, tylko to są szardy, nie? Oho! No to w ogóle diamentowym, żelaznym... O ja pierdolę. O ja pierdolę. Ale wymyślne, dobra. Nie no, nie spodziewałem się czegoś takiego. Dobra, wydostajemy się stąd w takim razie. Idziemy na wioskę, zobaczymy co tam jest na wioseczce. Tam widzę ponytka z tyłu. Daker. A, to jest ten, co mówiliście. O, ty jajko ma. Pa. Daj jajko. Nie daj jajka. Skurwysyn. Dobra. Idziemy dalej w podróż pełną przygód. O, jest Pokémon Centrum. O, jest, zobaczcie, mamy Local Gossip, Speak to the Villager. Może to tutaj coś? Siema, czy mogę zrobić 15? Nie, kurwa, te zadania są tak po chuju. Idziemy, wbijamy się tutaj i mówię, siema, daj piłki. O, kurwa, ty masz Quick Ball. Zajebiście. Muszę zobaczyć, co te fluty robią. To na pewno sprzedaje. Relic Gold też sprzedaje. Czekaj, kurwa, co to robi? Co to robi? Kurwa, za dużo przy tych gier. Infatuation i... Dobra, czy coś można z tego flutę zrobić? W ogóle to można zajebiście łatwo zrobić. I to trochę warte jest. Snaps out of confusion. To może być jakiś nielimitowany chyba. Dobra, jebać to, ja będę chciał, to se zrobię. Fajna w ogóle sprawa, że takie fluty są. No i dobra, i co? I quick ball, nie? Trzeba napierdalać, jak najwięcej. Na pierwszą turę, na jakieś legendy, nie legendy. Nice, dobrze siadło. Ale musimy jeszcze zwiedzić tutaj oczywiście. Tu mówiliście, że tak, za komposterem jest ukryty Dragon Memory. O kurwa, czekaj ty, ja może podkładam te rzeczy, co ja tutaj znalazłem. Czekaj, to wezmę ten, podkładam kurwa te piłki. Te w ogóle tej mapy nie sprawdziłem. A, ta mapa to po chuju jakaś, dobra. Ale tak, na pewno wszystko stąd biorę. Zaraz zobaczymy, które... O kurwa, ale tu będzie hajsu, widzowie. O kurwa, kolejne quick ball. Zajebiście. Ale to jest właśnie to, co mówiliście, nie? Że tutaj już nie opłaca się właśnie craftować. Tutaj już chyba nic nie było. Mówiliście tylko właśnie o tym, że tu jest i tu chyba coś? Nie, chyba już nie. Za komposterem już jest, dobra. Biorę wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne w miarę. Niech będzie. A ty? O kurwa. Są i te od razu. Kurde, to jest dobre, bo dzięki temu mógłbym wykonać zadanie, słuchajcie.
Full Heal oczywiście. Revive'y. Hyper Potionki. Patrzę, czy coś jeszcze. Tak, tutaj są jeszcze jakieś antidoty, x-ataki, to też oczywiście się wszystko sprzeda. I bardzo mocno zastanawiam się teraz nad tym, jak tutaj poradzić sobie z tymi, bo no, trochę mi będzie brakowało. Trochę będzie brakowało niestety tych pieniążków. Kupiłem sobie bardzo dużo piłek, ale no piłki, kurwa, te quickbole, one są zajebiste. Ja tak naprawdę będę potrzebował czterech rodzajów, tak jak już wspominałem. Może pięciu. Będę potrzebował ultrasków, będę potrzebował quickboli, timerboli. Pokebole też będą sobie potrzebne, bo ja tam widziałem, że sporo zadanek piszecie związanych właśnie z tymi pokebolami, to też może coś wleci. I nie wiem co jeszcze, ale na pewno tam tylko kilku będę potrzebował. Bo więcej to nie ma co. Tutaj jeszcze przypomnę sobie tylko recepturę. Silver Base. O kurwa. Co ty gadasz, że jakiegoś silvera potrzebuję jebanego? Wooden Base, Silver Base, Wooden Base. O kurwa. Iron Base, okej. Okay. Ancient Great Ball. Park Ball. O, Park Ball Lead, ale nie mam niestety tej. Kurde, te Ancient są jeszcze jakieś takie dziwne. I Repeat Balla będę potrzebował. On też będzie spoko. No, ale to razy 5, kurwa, ten, to będzie siadało. Właśnie, co Timer Ball'e potrzebuję tutaj? Właśnie, te lidy muszę zobaczyć. Timer Ball lead. Level Ball też się przyda i Timer Ball. Biały, czarny i czerwony i żółty. No to będę takich potrzebował tylko. No i niebieski ewentualnie jeszcze. Niebieski będzie potrzebny na... Przepraszam, że ja w ogóle tak się zawiesiłem, ale naprawdę tutaj tak mocno sprawdzam to, nie? Mam żółty. Żółty, biały jest... Dobra, to te dwa są. Jeszcze potrzebuję czerwonego i niebieskiego i można już zasadzać małą farmę. No to by było spoko akurat. Tam są jakieś, widzę. Jest kolejny żółty. Zielony też widzę, że jest. Kurde, ale nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile mi to radości teraz sprawia, nie? Takie właśnie Minecraft poszukiwania. Mega dobrze się bawię. Jednak ta przerwa była mi potrzebna od nagrywania. Kurwa, człowiek sobie nie zdawał sprawy, jak bardzo potrzebował takiej przerwy, żeby właśnie trochę się zresetować, odpocząć sobie, przemyśleć, co by się chciało robić, czy opłaca się dalej robić. Ja wiem, trochę monotonność związana z pieniędzmi, ale tak, to też jest ważny aspekt. No i kurwa, dajecie mi z każdym dniem po prostu... Utwierdzacie mnie w przekonaniu, że warto, nie? Że warto. A ja się naprawdę świetnie bawię i mam nadzieję, że uda mi się zrobić bardzo fajną seryjkę, że będzie kilka tych sezonów. Że będziecie mieli co wspominać. Jakieś śmieszniejsze, głupsze sytuacje. I będzie fajno. O, ale tu się niebieskich porobiło, ty. O, teraz nie sięgnę już. Zgrywa niedostępnego, zobacz. Dawaj tu, chamie. No, dzisiaj taki exploringowy mocno odcinek, taki z poszukiwań bardziej różnych rzeczy. Ale w sumie to też dobrze, bo też takie są potrzebne odcinki, gdzie właśnie sobie chodzę, trochę zwiedzam, trochę patrzę, trochę kombinuję, coś ten, teges, szmeges, wiecie, żeby właśnie też jakieś kombinacje alpejskie uskuteczniać. Tam jest jeszcze jeden wyżej. Tam jest ta wioseczka. Sporo terenu w ogóle też odkryłem dzisiaj, tak chciałem zaznaczyć. Bo tu poleciałem sobie i tak
Odtąd ciach, złapałem. Ładny tutaj teren. Ale tego Growlite'a to bym sobie poszukał, nie? Bo ten Growlite to będzie taki, no kurwa... Growlite jest must have, plus mam jeszcze Ability Capsule, co jest w ogóle zajebistą sprawą, bo mogę sobie już teraz zrobić go pod Intimidate'a, bo będę chciał go tak zrobić. Albo pod Flash Fire'a, kurwa. No nie wiem. Zobaczymy. Możliwości jakieś tam są jeszcze. Czekaj, Wiki, Growlite... Nie Drowsy. Growlithe. Spawn? Biom. Spawning. Clear afternoon. Czekaj, uncommon na sawannie. Pytanie, czy ja mam sawannę? Tu jest sawanna. No to lecimy. Tu jest taki shattered savanna coś tam. To brzmi jak miejsce, w którym może występować. Nie musi, ale może występować. Poza tym tam widziałem, że było uncommon. No to mi się wydaje, że będziemy mieli takiego... Taki może laprasik będzie. Tutaj widzę, że jest rajdzik. I jest studnia, o której mi tam ostatnio wspominali się, że tutaj naprawdę fajne rzeczy. I tak, ten napis tutaj faktycznie to jest help. Zobaczmy. Power Bracer. Przedmiot do nabijania EV-ek pod atak. A tu jest wykrzyknik. A tu jest help. Nie wiem o co tutaj chodzi. Może ktoś ogarnął tę zagadkę tajemniczą. Level bole i revive, zajebiście. Level bole bardzo się przydadzą. Jak już będę sobie ogarniał właśnie jakieś te, jakieś... O, Diglett. Ty, to Gyaradusika wezmę. Gyaradusik go rozpierdoli, start solo. Jak będę miał jakieś wyższe levele i będę łapał właśnie słabsze pokemony, no to w tym momencie już będę naprawdę w stanie coś zrobić, nie? Dobra, kurwa waterfall, nie? Tylko i wyłącznie. Max Quake'a używa, ale no nie trafia mnie kompletnie, bo... Mój Gyaradosik, jak go pierdolną, człowieku. Pomek Berry, Ruby i Sapphire. Nie będę go łapał, on mi jest niepotrzebny. Sapphire to się może przydać, bo pamiętam, że jakieś rzeczy się robiło. A, pamiętam, że też mi pisaliście na temat... słuchajcie, pisaliście mi plecaka. Ja nie wiem, jak ten plecak skraftować, słuchajcie, bo prawdopodobnie chodzi wam o Pokebaga. Poczytałem sobie właśnie, że to jest to. Tylko co klikam na każdy ten plecak, prawym albo lewym, nie ma receptury. Także nie jestem w stanie nic zrobić. Niestety. O, widzę, że już się skończyło ten, skończył się dzionek. Także trochę nici z moich planów, jeżeli chodzi o polowanie na Growlite'a. No i on afternoon się pojawia. On się pojawia afternoon, widzowie. Ale śmieszny dzisiaj też taki odcinek. Wtedy wasz właśnie konflikt związany z tymi IV-kami, że spoceńcy chcą kurwa patrzeć. Nie, 1000 wspierających to jest idealny pomysł. Nie pamiętam, kto wpadł na ten pomysł, ale bardzo dobry pomysł. Będą z ciebie ludzie. Czy ja tam widziałem coś ciekawego? Ja pierdolę, jakie one są rozgadane. A, tam był Cliffery tylko. Dobra, to ja już Cliffery mam chyba. Bo ja trochę tych, no, 45 mam. No może zrobimy sobie na koniec jeszcze ten. Caterpie, słuchajcie, imci pimci. Level up. Dajmy mu szansę, nie? O, tu widzę Golden Seeking jeszcze. Jest Cubonik, dobra. Dawaj. Jazda z tobą, kurwa. Wjeżdża Caterpie, cię rozpierdoli. Typiorzu. Dawaj, tutaj waterfallek, cyk. Nie zgadniecie. Ewoluuje. Kto by pomyślał? Niesamowite. Pokémon ewoluuje.
Dawaj, ziom. I nauczył się Hardena. O, dobrze, będzie twardym robakiem. Dawaj teraz tego Sensu, kurwa. Ty jesteś silniejszy, może dasz mu radę. Bugbite! Ty dasz mu radę, kurwa. Dawaj, dawaj, metapodzik. Bugbite! Bugbite! Kolejny Bugbite! Pięknie. 17, 18. Jest, słuchajcie. Ewolucja. Na koniec odcineczka. Metapod przemienia się w pink. Co ja mam, kurwa, na głowie? Coś... No, Relic Crowna. A, chyba tego założyłem. Relic Crowna. No to nieźle. No to nieźle. Dobra, widzowie, słuchajcie. Jest pół godziny odcineczka. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się za niedługo w kolejnym. Dziękuję ślicznie za oglądanie. No i miłego dzionka życzę. Do następnego. Trzymajcie się. And you.